Witam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia 6. odcinka relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W tym odcinku wykonamy pierwszy etap montażu kabiny pasażerów oraz dodatkowe pasy bezpieczeństwa. Jeszcze raz zapraszam i życzę miłego oglądania. Zaczynamy standardowo od wycięcia wszystkich potrzebnych elementów z ramki. Robiąc szybki przegląd głównego elementu kabiny pasażerów, widać ostre krawędzie w górnych miejscach oparć foteli. Taki efekt jest konsekwencją niedoskonałości formy wtryskowej, w której nie da się wykonać takich zaokrągleń na całości elementu. Miejsca te trzeba było więc zeszlifować i zaszpachlować tak, aby uzyskać łagodne zaokrąglenia jak z boków oparć. Sprawdzając dalej spasowanie elementów, widoczne są szpary w dolnej części drzwi. Miejsca te jednak zostawimy bez szpachlowania, ponieważ faktycznie tak to właściwie powinno wyglądać. Bardzo nieciekawie jednak wygląda dopasowanie do oparć foteli końcówki drzwi w górnej części. Na zdjęciach oryginału z muzeum widać, że ten element jest elegancko dopasowany do oparć foteli oraz do karoserii. Postanowiłem więc wykonać testowy montaż kabiny pasażerów do karoserii i niestety konieczna okazała się korekta. Musiałem zaszpachlować te miejsca zarówno od strony karoserii drzwi, jak i od strony oparć foteli. Po wyschnięciu szpachlówki okazało się, że podczas demontażu szpachlówka bardziej trzyma się taśmy maskującej niż plastikowego elementu. Z tą sytuacją radzimy sobie, traktując kawałek szpachlówki, jakby była częścią modelu i przyklejamy ją do końcówek drzwi. Potrzeba było jeszcze sporo szlifowania i dodatkowych korekt szpachlówką, aby końcówki drzwi pasowały do reszty elementów jak trzeba. Podczas próbnego dopasowywania okazało się, że niezbędne było również używanie przedniego elementu kabiny. Element ten jest według instrukcji częścią karoserii. Jednak używając go teraz przy okazji, okazało się, że jego spasowanie nie jest idealne. Sam element przedni przyklejamy do karoserii, a przednie części kabiny pasażerów dodatkowo szpachlujemy, aby zlikwidować widoczne szpary. Następną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, są uchwyty na bokach drzwi. W modelu właściwie to nie są uchwyty, a tylko kawałki plastiku. Postanowiłem więc zrobić je bardziej zgodnie z oryginałem. Izolacja używana do amortyzatorów jest niestety za gruba, ale za to idealnie pasuje drut elektryczny 1,5 mm. Wykonujemy więc demontaż plastikowych uchwytów oraz szlifujemy pozostałe nierówności. Na miejscach końców uchwytów nawiercamy otwory o średnicy 1,6 mm, do których możemy z łatwością zmieścić drut elektryczny. Z samego druta formujemy kształt uchwytów, ucinamy na odpowiednią długość i robimy przymiarkę. Ponieważ wszystko całkiem dobrze pasuje, przyklejamy drut szpachlówką, przy okazji maskując brzegi wywierconych otworów. Miejsca szpachlowania trzeba było oczywiście jeszcze wyszlifować i uchwyty gotowe. W pierwszym odcinku obiecałem do naszego modelu wykonać pasy bezpieczeństwa. Dodatkowe pasy, prawie idealnie takie same jak są w oryginale, oferuje czeska firma Edward. Opakowanie zawiera dwa komplety pasów oraz instrukcję montażu, z którą warto się uważnie zapoznać. Na początek wykonamy pierwszy etap montażu pasów, do którego będziemy używać części numer 1 i 10. Najlepiej na twardym podłożu odcinamy nożykiem jeden pas i jedną sprzączkę oraz robimy wstępną przymiarkę.
ponieważ nie mam zaginarki do elementów metalowych, to wykorzystam w tym celu nożyk modelarski. Końcowe dociśnięcie zagiętych części wykonujemy wykałaczką. W taki sam sposób robimy drugi pas. Te dwa pasy posłużą nam do dodatkowych przymiarek, ale aby ich nie uszkodzić, to przygotujemy sobie z nadmiaru ramki dwa zamienniki. Pełnej grubości blaszki już nie przetniemy nożykiem i trzeba użyć nożyczek, a minimalnie zagięte brzegi wyrównać wykałaczką. Nasze zamienniki wykorzystamy na początek do wykonania przymiarki, jak pasy będą wyglądać na oparciach foteli. Następnie zaznaczamy szerokość wycięć, które wykonujemy nożykiem modelarskim na obu oparciach. Chodzi o to, aby po sklejeniu foteli dało się w tych wycięciach zamontować pas. Podobne wycięcia musimy zrobić też na bokach foteli, tak jak to jest w oryginale. Aby wycięcia były równe, używamy taśmy maskującej do zaznaczenia odstępów od brzegów foteli. Naszymi zamiennikami pasów na tych taśmach zaznaczamy szerokość nacięć. Używając najmniejszego wiertła, jakie miałem, czyli 0,3 mm, nawiercamy otwory na obu końcach planowanych nacięć. Po zdjęciu taśmy mamy dwa otwory, które musimy połączyć frezując wiertłem, tak aby uzyskać kompletne nacięcie. W takim nacięciu ostatecznie będą zamontowane dolne pasy bezpieczeństwa. Na tak przygotowane części kabiny pasażerów możemy już nałożyć podkład i elementy są gotowe do malowania na docelowe kolory. Najwyższa pora dokończyć składanie samych pasów bezpieczeństwa. Wykonamy teraz drugi i trzeci etap montażu, do którego będziemy używać części numer 2 i 11. Tym razem istotne jest, aby zostawić te niewielkie uszy na bokach pasów, ponieważ będą one używane do połączenia dwóch etapów. Odcinamy więc nożykiem kolejne części pasów i zgodnie z instrukcją zaginamy kawałek, aby zrobić podwójne pogrubienie pasa. Następnie odcinamy sprzączkę i zaginamy na niej drugi koniec tej części pasa. Aby połączyć dwie wykonane części, skracamy minimalnie te niewielkie uszy na bokach pasów. Następnie przewlekamy pas z drugiego etapu przez sprzączkę z pierwszego etapu i zaginamy boczne zaczepy. W ten sposób mamy gotowy jeden pas pionowy, a drugi robimy dokładnie w taki sam sposób. Krótkie pasy poziome również robimy w dwóch krokach, używając części numer 4, 7 oraz 11. Odcinamy nożykiem na początek części i zaginamy pas sprawdzonym już sposobem.
Postanowiłem jeszcze skrócić minimalnie końcówkę pasa i możemy już założyć czarną sprzączkę oraz docisnąć zagięcie. Następnie odcinamy drugą sprzączkę i zaginamy na niej drugi koniec tej części pasa. Na koniec odcinamy ostatnie części pasa i zaginamy końcówki, łącząc je z kawałkiem wykonanym w poprzednim kroku. Ostatnią częścią pasa jest główne zapięcie, które wykonujemy z części numer 5 i 6. Odcinamy nożykiem potrzebne części i zaginamy oraz dociskamy elementy zapięcia zgodnie z instrukcją. Następnie odrobiną kleju typu kropelka sklejamy zagięty element oraz przyklejamy do niego pozostałe części zapięcia. Chodzi nam o to, aby sprzączka z pasów mieściła się bez problemu w zagłębieniach głównego zapięcia. Jeszcze tylko delikatne szlifowanie oraz malowanie brzegów głównego zapięcia i pasy bezpieczeństwa gotowe. Efekt końcowy jest w mojej ocenie bardzo dobry i model powinien sporo zyskać na wyglądzie wnętrza. Na tym etapie kończymy 6 odcinek relacji z budowy modelu Ferrari Mythos. W następnym odcinku dokończymy pełny montaż kabiny pasażerów wraz z dodatkowymi drobnymi szczegółami. Zapraszam do oglądania. Cześć!